RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu, Bogusław Kołcz. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Profesor Bogusław Kołcz, witam bardzo serdecznie. Wiele tematów, ale chcę, czuję się zobligowana, żeby zacząć od Dnia Nauczyciela. W zeszłym tygodniu pewnie Pan, pewnie nauczyciele świętowali. Czy świętowanie dyrektorów szkół jest tożsame ze świętowaniem nauczycieli? A dyrektor szkoły praktycznie nigdy nie świętuje. Nie wiem, co to są wakacje, nie wiem, co to są ferie. Teraz w Dniu Nauczyciela, który obchodzony był w wielu szkołach, w przeddzień też pracowaliśmy. No ale cieszę się, że dzieci są uśmiechnięte, że patrzą z sympatią i na mnie, i na swoich nauczycieli. Lubią chodzić do szkoły, także to jest największa satysfakcja. Kiedy pytamy nauczycieli, jakie są ich życzenia, najczęściej mówią o zdrowiu, tego życzymy sobie wszyscy, a poza tym o podwyżkach. Wiadomo, że będą 5% od następnego roku. To rozmowy, które toczą się na naszej antenie w porannym programie już od kilku dobrych dni. Sądzi Pan, że nauczyciele są odpowiednio wyekwipowani, jeśli chodzi o pieniądze, o kartę nauczyciela, o zarobki? Pewnie nie, bo nie znam człowieka, który byłby zadowolony ze swoich zarobków. Natomiast ja myślę, że największą troską i marzeniem nauczycieli dzisiaj jest święty spokój i normalność. Chcielibyśmy po prostu pracować na miarę swoich kompetencji. Chcielibyśmy dzielić się swoją pasją, swoją misją edukacyjną bez różnego rodzaju wiecznych zawirowań politycznych, ekonomicznych. Chcielibyśmy nie być postrzegani przez pryzmat naszego domagania się o większe pensje, bo przecież to nie robi wokół nas dobrej atmosfery. Chcielibyśmy, żeby faktycznie rodzice i dzieci ufali w nasze możliwości. A rodzice bardzo by chcieli, żeby dzieciaki ich nie potrzebowały korków, tylko żeby w szkole dostały takie wykształcenie, jakie potem będzie potrzebne, jeśli chcą uczyć się dalej. A każda kolejna władza. Ja przeżyłem w ciągu swojej kadencji dyrektorskiej 24 ministrów edukacji, więc każda kolejna władza raczej powinna dbać o autorytet nauczyciela, o poczucie wartości pracy, a nie postrzegać nauczycieli przez pryzmat jakichś ich wiecznych żądań ekonomicznych. Czuję się trochę niezręcznie, bo to pewnie ja powinnam mieć prezent dla dyrektora szkoły w Dniu Nauczyciela, a to on przyszedł do radia z prezentem i to nie byle jakim. Co prawda to jeszcze nie jest oficjalne wydanie, to jest... To jest wersja korektorska. Nowa któraś, encyklopedia sądecka, proszę Państwa. Któraś z kolejnych wersji, można powiedzieć ostatnia, bo nowa encyklopedia sądecka zapowiadana od dłuższego czasu, a właściwie przez Jerzego Leśniaka zapowiadana już w roku 2000, kiedy powstała pierwsza. Więc ta nowa encyklopedia ukaże się lada chwila, a promocja uroczysta odbędzie się 9 listopada. Pan w tym momencie dopina szczegóły. Pan zajął się tą encyklopedią w momencie, kiedy już... Współpracowałem z Jerzym Leśniakiem przy korekcie. Dzieliłem się z nim swoim doświadczeniem polonistycznym, wiedzą kulturalną, więc byłem dopuszczony do tej encyklopedii od środka i w naturalny sposób, kiedy Jurka tak nagle zabrakło, musiałem dokończyć to, co właściwie było tym etapem do mnie należącym, czyli ostatnie korekty, szlify, teraz dozór techniczny i pilnuję, aby wspaniała okładka została do tego skomponowana, aby można było tę encyklopedię wziąć do ręki 9 listopada. Na okładce jest pocztówka o charakterze niepodległościowym. Tutaj mamy taką standardową dziewczynę, nazwijmy ją sądeczanką. Aha. Z godłem Polski. Bo zastanawiam się, to jakaś postać historyczna, której Nowego nie znam Sącza. No nie przypuszczam, żeby to była święta Małgorzata, dlatego że trzyma dawny herb Nowego Sącza, ale ważne są te akcenty patriotyczne, a wiemy, że nowa encyklopedia sądecka zaplanowana była i na 725-lecie Nowego Sącza, mm-hmm, i właściwie no, w przededniu rocznicy odzyskania niepodległości. Ponad 1000 stron, epokowe, naprawdę niesamowite dzieło.
I jak pan wspomniał, 9 listopada, tak? Rzeczywiście uda się domknąć wszystko? 9 listopada robimy wszystko. Drukarnia oczywiście pracuje na cały zegar. Drukarnia Goldruk już wiele razy się sprawdziła. Natomiast najważniejsze, że sprzyja temu wydawca encyklopedii, czyli Urząd Miasta Nowego Sącza, osobiście prezydent Ryszard Nowak, sprzyja gorąco pani sekretarz Edyta Brągiel. Dzięki ich tutaj wsparciu na pewno uda się przynajmniej pierwsze sygnalne egzemplarze zaprezentować sądeczanom w czasie uroczystej promocji. A ja obiecuję słuchaczom Radia RDN, że w momencie, kiedy ta promocja będzie, albo jak będzie się do niej zbliżało, to my o tej nowej encyklopedii jeszcze będziemy sporo na naszej antenie opowiadać. Teraz chciałbym przejść do kolejnego powiązanego wątku. Mówi pan o tym, że prezydent miasta Nowego Sącza sprzyja tak wydawnictwu encyklopedycznemu. Nic dziwnego, zresztą zupełnie mnie to nie dziwi, ale wiem też, że sprzyja temu, żeby pośmiertnie uhonorować autora Jerzego Leśniaka. Pan jest wnioskodawcą. Jerzy Leśniak pracował całe życie na to, aby być docenionym, ale za życia był skromny. Był w cieniu swojej pracy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Co jakiś czas sądeczanie mogli otrzymywać jego kolejne książki. Tych książek się uskładało już blisko 30. Nie mówię o tysiącach artykułów poświęconych naszemu miastu i jego działalności. W związku z tym, że akurat umarł, postawiwszy ostatnią kropkę przy najważniejszym dziele, można powiedzieć, dziele życia nowej encyklopedii sądeckiej, która jest sumą jego całożyciowego dorobku, postanowiliśmy, aby właśnie ta nowa encyklopedia sądecka, która dla sądeczan będzie darem od Jerzego Leśniaka, była również okazją do tego, aby podziękować mu w imieniu miasta za to wszystko, co dla miasta zrobił, no i za to, że oddał życie dla miasta, bo umarł przy pracy nad dziełem dla Nowego Sącza. Tak pan to nazywa? Tak, dokładnie tak. Wiem, że faktycznie Jerzy był tak zapracowany, tak bardzo żył pod presją czasu, bo chciał to skończyć na jubileusz, że oddał życie dla tej encyklopedii. Serce nie wytrzymało i umarł praktycznie założywszy folder godzinę przed śmiercią uzupełnienia do nowej encyklopedii, czyli już myślał o kolejnym wydaniu. Czyli w momencie, w którym pan przejmował to dzieło, to niejako był pan już wcześniej z nim związany, doskonale pan wiedział, co się w środku, przepraszam, bardzo dzieje, w środku tak, mówię o zawartości tego wielkiego dzieła, no i potem mógł pan to poprowadzić dalej. To już była tylko wersja edytorska, czy co tam się jeszcze działo? To jest kilka wersji korektorskich. Oczywiście to, co w międzyczasie powinno być zakończone, uzupełnione literacko, merytorycznie, to robiłem. I tak jak powiedziałem, ta właśnie encyklopedia stała się inspiracją do tego, aby przygotować wniosek o nadanie honorowego tytułu obywatela Nowego Sącza dla Jerzego Leśniaka. Spotkał się pan ze zrozumieniem? Tak, spotkałem się z pełnym zrozumieniem wielu sądeczan. Tak, oczywiście najpierw uzyskałem poparcie pana prezydenta Ryszarda Nowaka. Potem uzyskałem poparcie kilkunastu, o ile nie kilkudziesięciu stowarzyszeń, które gromadzą najważniejszych sądeczan. To tutaj nie wybrzmiało, na chwileczkę panu przerwę, ale nie wspomniałem o tym wcześniej, a pewnie jest to istotne, jeśli chodzi o wątki tej naszej rozmowy. Panowie się bardzo przyjaźnili, więc rozumiem, że jest to jeden z głównych powodów, dla których pan zabiega o to, żeby Jerzy Leśniak został uhonorowany, ale... Myślę, że to była dla mnie inspiracja, żeby z tym wnioskiem wystąpić, ale w rozmowach z klubami, ze stowarzyszeniami, z fundacjami, które poparły ten mój wniosek, wiem, że jest akceptacja szerokiego gremium sądeczan. Jurek był przez wszystkich lubiany, od prawa do lewa, przez środowiska kościelne, przez środowiska prawicowe, lewicowe. Dość powiedzieć, że płomienne kazanie podczas mszy pogrzebowej Jerzego Leśniaka, które wygłosił ksiądz Czachor, poruszyło serca wszystkich uczestników. Ksiądz Czachor był też wielkim przyjacielem Jerzego Leśniaka. Jurek, to było też słychać podczas tego kazania, rzeczywiście. Tak. Dlatego spotkałem się z pełnym poparciem środowisk, złożyłem w odpowiednim czasie wniosek 27 września, wniosek do pana prezydenta Ryszarda Nowaka, który również zgodnie z procedurami ten wniosek złożył do porządku obrad na sesję 17 października. Ale mówi pan o tym, że spotkał się pan z pełnym poparciem, wszystkie wnioski zostały, czy ten konkretny wniosek został złożony tak, jak być powinien, ale efektów nie ma.
Ale okazało się, że wniosek poparty przez sądeczan i pana prezydenta nie spotkał się z poparciem pani przewodniczącej Rady Miasta Bożeny Jawor, która w ogóle go nie wprowadziła do porządku obrad, a jak wyczytałem dzisiaj... Tłumaczyła, że nie chce ranić, nie chciała wtedy ranić uczuć rodziny. Że nie chce ranić uczuć rodziny, no to jest trochę przewrotne tłumaczenie, bo właśnie zraniła tym najbardziej. Uczucia rodziny to był cios, dlatego że no, rodzina, która przeżywa ból po śmierci Jerzego Leśniaka, chciała przeżyć jakąś chwilę pośmiertnej satysfakcji dla Jerzego. Jerzy na początku roku był nagrodzony nagrodą księdza profesora Bolesława Kumora za całokształt twórczości. Wtedy był naprawdę szczęśliwy. Żył dla tej encyklopedii. Podczas uroczystości w Sokole zaprosił wszystkich uczestników na promocję encyklopedii. No i wydawało się, że ta promocja 9 listopada będzie połączona z zaszczytem honorowego obywatela miasta Nowego Sącza. Ale przecież pani przewodnicząca Rady Miasta jest jedną z czołowych intelektualistek tego miasta. No jest humanistką, myślę, że czyta książki. Tak, więc i na pewno... Jaki mógł być powód tego, że... Znaczy, tylko rzeczywiście... Ja nie chcę wnikać oczywiście w jej osobiste powody. Będziemy o to oczywiście pytać dzisiaj, panie przewodniczący. Mam nadzieję, że zachowa się jak prawdziwa sądeczanka i prawdziwa humanistka. No wierzę, że ten wniosek zostanie przez radnych przegłosowany. Zresztą z wieloma radnymi na ten temat rozmawiałem. Ja nie chciałbym ranić uczuć rodziny i gdybym wiedział, że będą jakieś opory, to tego wniosku oczywiście bym nie składał. Rodzina jest spokojna i rodzina no, psychicznie jakoś była gotowa przejść przez procedury głosowania, nawet gdyby z jakiegoś powodu ktoś od głosu się wstrzymał. Ale ja myślę, że w tym momencie rzeczywiście chyba najtrudniej tej rodzinie może być przeżyć to, co się wokół tego dzieje, bardzo te wszystkie turbulencje. Więc to jest po prostu po ludzku przykre. Rodzina jest zdumiona wręcz argumentacją pani przewodniczącej, że nie chciała ranić jej uczuć, bo tak jak powiedziałem, no teraz zostali boleśnie ugodzeni tą sytuacją. Jurek na to nie zasłużył. Myślę, że wszyscy, którzy go znali, wiedzą, że całe życie służył Nowemu Sączowi, a jak wejdziemy do każdej biblioteki i zobaczymy całą półkę książek Jerzego Leśniaka, począwszy od encyklopedii, poprzez leksykony, powiedzmy, że ostatnio wyszła dwutomowa Panorama Sportu Sądeckiego, książki o Sandecji, książki poświęcone różnym gminom i Brzeznej, i Korzennej, no, i Biegonicą. To była chodząca encyklopedia, o czym mówią wiele książek z hasłem Bóg, honor, ojczyzna, książka Okno życia, które osobiście z Jerzym Leśniakiem wręczyłem kardynałowi Dziwiszowi. No więc wszystkie środowiska kościelne również widziały w Jerzym Leśniaku swojego orędownika. Nie mówię o środowiskach politycznych, a przede wszystkim o wiernych sądeczanach. No nie było chyba człowieka, który by nie zetknął się z wypowiedziami Jerzego Leśniaka, nie słyszał, jak pięknie mówi o Nowym Sączu, jak reklamuje Nowy Sącz, jak jest ambasadorem Nowego Sącza. A czy byli, panie profesorze, i tacy, którzy twierdzili, że zbyt piękną laurkę wystawił tym, którzy byli powiązani, załóżmy, z czasami komunistycznymi? Powiedzmy sobie szczerze, ja też znałem osobiście premiera Józefa Oleksego. Jerzy Leśniak był bliskim przyjacielem Józefa Oleksego. Józef Oleksy dobrze zasłużył się Nowemu Sączowi. Pomijam różne oskarżenia, które zresztą nie znalazły potwierdzenia w wyrokach IPN-u i w wyrokach sądowych. Był premierem, był marszałkiem Sejmu wiele razy, kiedy tylko mógł. Nowemu Sączowi organizował pomoc wszelakiego rodzaju i był przewodniczącym Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. To właśnie o Klubie Przyjaciół Ziemi Sądeckiej i o jego przewodniczącym Jerzy Leśniak napisał bardzo serdeczną, ciepłą książkę. To była książka od serca, od przyjaciela o przyjacielu. Tak sobie myślę, że pewnie nie jestem jedyną, która chciałaby teraz mieć jakiegoś mocnego polityka w Warszawie, który przeforsowałby na przykład sądeczankę, która naszemu regionowi jest tak potrzebna. 28 minut po godzinie 8 nasz czas dobiega końca, ale tak sobie na zakończenie pomyślałam, że chyba o 12, jeśli nie pomyliłam godziny, w Bibliotece Sądeckiej będzie spotkanie poświęcone księdzu Sygańskiemu, skoro mówimy o historykach. Ja uważam, że właśnie Jerzy Leśniak był księdzem Sygańskim, był szczęsnym Morawskim naszych czasów. Godnie szedł tropem, który kiedyś księdzem Bolesławem Kumorem naszych czasów, godnie szedł tym tropem, który kiedyś oni szli w swojej służbie dla miasta. Jerzy Leśniak dobrze przysłużył się Nowemu Sączowi. Co dalej?
Będzie pan pilnował tego, żeby jednak był uhonorowany? Będzie pan chodził od drzwi do drzwi, pukał od polityków do samorządowców? Czy pozwoli, aby bieg... Ja myślę, że już nie trzeba chodzić, bo radni również są zaskoczeni tym, że nie zostali poinformowani o formalnym wniosku złożonym na ręce pani przewodniczącej. Niektórzy są wręcz oburzeni, więc wierzę, że ten wniosek wcześniej czy później trafi pod obrady. No byłoby najpiękniej, gdyby Jerzy Leśniak mógł zostać pośmiertnie nagrodzony, choćby za to 1000-stronicowe dzieło dla Nowego Sącza podczas uroczystej promocji. To byłoby piękne zwieńczenie i to byłaby również pośmiertna radość dla ciągle nieutulonej w żalu rodziny Jerzego Leśniaka. Profesor Bogusław Kołucz, dyrektor Zespołu Szkół Akademickich imienia Króla Chrobrego w Nowym Sączu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo.